Siemanko wszystkim na naszym kanale. Kochani, w dzisiejszym odcinku wraz z Michałem ASG, siema, słynnym kakarakaka oraz tym małym przebierańcem przetestujemy sobie taką wyrzutnię kaczor. Tłumacz co, jak, mów, opowiadaj. Jak się droga Royal, Royal Ring, Royal Ring, tak? Tak, dokładnie. Mamy przedstawienia Royal Ring, wyrzutnia 20-strzałowa, kaliber 30 mm. No, tłumacz, tłumacz! Neck tej wyrzutni to jest 400... Opowiadaj. 410 gramów necku. I... No i? Co bym, no i to chyba wszystko. Ile strzałów? Ląd podstawowy, ląd rezerwowy? Owszem, posiada ląd podstawowy i rezerwowy. Ile lechu tam? Necku już mówiłem, drogi panie kakaraka kakakaka. I co? Ale to może zgodni mu! CE! Dobra, już starczy! Kola strecza na niego! No chyba wszystko to. I chyba wszystko! A cena? Cena? A cena, proszę państwa, jest około 120 zł za ową taką wyrzutnię. No i teraz taka fajna ciekawość, tu mamy napisane Royal Ring Display Shells Cake Patented, czyli tu wychodzi na to, że to jest wyrzutnia szelek, jeśli dobrze mój angielski. Premium High Class, czyli ta wyrzutnia premium powinna sprawić, że zrobimy wielkie wow i mokro w majtach, a jak będzie w rzeczywistości zobaczymy. Jest to teoretycznie nowość z 2018 roku, ale mamy rok produkcji 2017, więc no tutaj jest spóźniona nowość dość ostro. No ale zobaczymy, mamy dwa ląty, ląd podstawowy, ląd rezerwowy. Kosteczkę przydałoby się obłożyć, bo jest dość wysoka, ale wąska i może nam się w jakąś stronę przewrócić. No i mam nadzieję, że te 30 mm zrobią takie wow. Ale czekaj, wyrzutnia, że wyrzutnia Fabulous, Fabulous znajdzie się na drugim miejscu, bo to jest jedna z fajniejszych wyrzutni, nie? Oczywiście wyrzutnia jest od Piro Morawi. A więc zapraszamy do oglądania. Dobra, Mikuś, odpalaj naszą wyrzuteńkę Display Shells. Zobaczymy, czy faktycznie to jest takie wow, jak nas zapewnia Pyro Morawia, czy no, no zobaczymy, no. No, jestem ciekawy tego. A potem mamy bonusa. O, było kółko jedno. Zależy jak się ułoży. Tak, jest, jest. Ja wiem o co chodzi z tą nazwą. Kurde. Finału nie miała, ale wiem o co chodzi z nazwą. Wiem o co chodzi z tą nazwą. Ale kozak. Wiesz o co chodzi z tą nazwą? One mają strzelać jak szelki, że mają wyglądać jak szelki. Ona się układa i w zależności jak się ułoży. Parę razy pocisk się ułożył, że faktycznie jak szelka, taki ring się robi. Góry, nie? Taki ring, jak to jest efekt czasami w szeleczkach. I crackling. Finału nie miała, ale ci powiem, dawaj ją tutaj. No. Czekaj, panie, czekaj. O, weźmy sobie czujnik. Royal Ring. No ci powiem. Na pirochicie za ile? 120 chyba kosztuje. Nie. To trochę. No. Aha, tak, 120. Tak. Aha. No. Albo 20 wystrzałów. 120, może promka będzie. Panie! Promkę nie, daj! Mi się podoba. Nie. Super, naprawdę. Dziewiąteczkę mogę dać. Powiem tak. Super. Chyba do. Może do serii udanych wyrzutni z Pyro Morawi obok zaraz Fubulusa. Naprawdę tak. Konkret. No, następca Fubuluska taki. Wyrzuteńka dość fajna. Display Shells. Dziewiąteczka, no cena. No tylko jedyny minus, że nie ma finału, ale ja powiem, zależy się jak się ułoży. Ale te strzały takie kurde specyficzne. Więc ja się z wami, że... A czekajcie, czekajcie, bonusik leć! Jeszcze bonusik będzie. Tak, tak. Wiele osób z was mnie pisało, Machony, a co będzie jak się odpali dwa ląty naraz? Czyli podstawowy i rezerwowy. Dzisiaj sobie zobaczycie co się wydarzy. Przyszła do nas mniej więcej taka kosteczka jak Fire Show. To jest dość specyficzna kosteczka, dość fajna, no za 30 zł taka kosteczka z Pyro Morawi, ale robi naprawdę konkretną robotę. Pokaż mi ją tutaj. Podstawowy i rezerwowy. Podstawowy i rezerwowy, podpalamy po środku i zobaczycie co wtedy się wydarzy. Taki drobny eksperyment, taki bonusik. Bonusik. Powiem ci Michał, ten twój Lumix szybciej ostrość łapie. To zależy się jaki obiektyw jeszcze jest. Pewnie tak. No. Dużo zależy od obiektu.
Muszę złapać, chyba jest już ona coś. Dobra. Dawaj, odpalaj Mietek! Tam ładnie po środku. Dobra, ja tutaj postawię się. No zobaczymy, co wtedy będzie. Jak to się mówi, strzelała na dwa baty. I z przodu, i z tyłu. Więc, no, to już wiecie teraz, co się wydarzy. Finał i strzela od tyłu, i normalnie strzela od przodu. Więc my się z wami żegnamy. Trzymajcie się ciepło. Na razie.